Sponsorem jest firma Delta Optical, dystrybutor sprzętu marki Pulsar. Cześć, Dashboard. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku naszego projektu Dashboard Stażysta, projektu, w którym pracujemy z książką Staż z pomysłem. Pod filmami, które znajdują się na naszym kanale, pojawiło się chociażby pytanie, czy mogę strzelić lisa z taką klasyczną lunetą, którą miałem ostatnio na polowaniu. Był wieczór, jak mogłem takiego lisa na takim polowaniu strzelić? Także chciałbym, żebyśmy porozmawiali sobie troszeczkę o tym, na co, kiedy i w jaki sposób wolno nam polować. Gdy mówimy o polowaniach, musimy odwołać się do szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz, czyli rozporządzenia ministra środowiska. Mowa w nim o tym, że ilekroć mówimy o polowaniu indywidualnym, rozumie się przez to polowanie wykonywane przez jednego myśliwego z psem lub psami albo bez psa, działającego niezależnie od innych myśliwych znajdujących się w tym samym obwodzie łowieckim. Mówimy także wtedy o polowaniu na drapieżniki przy stogach i norach wykonywane przez myśliwych korzystających z psa lub psów. I to też jest polowanie indywidualne. Mówimy także o polowaniu na ptactwo, w którym współpracuje ze sobą nie więcej niż trzech myśliwych korzystających z psa lub psów. Mówimy też o polowaniu na dziki wykonywanym w dzień przez jednego myśliwego przy udziale jednego naganiacza oraz jednego podkładacza z psem. Wszystkie te definicje są definicją polowania indywidualnego, czyli polowania, w którym myśliwy poluje sam, niezależnie od innych myśliwych oraz o polowaniu przy stogach, na ptactwo, a także na dziki przy udziale jednego naganiacza albo jednego podkładacza z psem. Każdy z tych typów polowań jest polowaniem indywidualnym. Co tutaj jest szczególnie ciekawe i co powinno zwrócić naszą szczególną uwagę, to polowanie na dziki. Jest tutaj kilka ciekawostek, ponieważ polowanie na dziki wykonywane w dzień może odbyć się z psem lub z psami i przy udziale jednego naganiacza albo jednego podkładacza z psem. I może się ono odbywać w takiej sytuacji w okresie od 15 sierpnia do dnia 31 stycznia. Dlaczego mówimy o polowaniu w ciągu dnia? Ponieważ jest to pewna szczególna zasada, która jakiś czas temu pojawiła się w polowaniu na dziki. Wcześniej w ciągu dnia nie mogliśmy polować z naganiaczem. Dzisiaj, z uwagi na to, że prawo się zmieniło, zgodnie z regulaminem polowanie na dzień może odbywać się przy udziale jednego naganiacza. W przypadku polowania indywidualnego wolno nam używać, poza klasycznymi lunetami, także tego typu rzeczy jak noktowizji lub też termowizji. Natomiast jest to bardzo mocno ograniczone co do gatunków, na które wolno nam polować. Zwróćcie uwagę na pewien zapis. Do wykonania polowania dopuszcza się używanie wyłącznie urządzeń optycznych, w których obraz celu powstaje w świetle naturalnym i nie jest przetwarzany przez urządzenia elektroniczne. Przy czym znak celowniczy w urządzeniu optycznym może być podświetlany. Urządzenie optyczne może zawierać dalmierz. Co ciekawe, nie mówimy tutaj o dniu czy nocy, ponieważ światło naturalne może być także widziane w nocy. Kiedy? Chociażby odbite od księżyca, kiedy mamy pełnię. Natomiast rozporządzenie mówi także o tym, że do wykonywania polowania w nocy na dziki dopuszcza się używanie noktowizyjnych i termowizyjnych celowniczych urządzeń optycznych. Oznacza to, że tylko w ciągu nocy i tylko na dziki wolno nam używać noktowizyjnych i termowizyjnych celowniczych urządzeń optycznych. Samo polowanie w nocy może być oczywiście tylko indywidualne i może, zgodnie z tym regulaminem, odbywać się na piżmaki i drapieżniki przez myśliwego wyposażonego w myśliwską broń palną z zamontowanym celowniczym urządzeniem optycznym, więc wracamy tutaj do punktu o nokto i termowizji, oraz lornetkę lub urządzenie termowizyjne lub noktowizyjne i latarkę. Oraz w nocy można nam polować także na dziki i tutaj również regulamin mówi nam, że przez myśliwego wyposażonego w myśliwską broń palną z zamontowanym celowniczym urządzeniem optycznym, wracając do punktu o nokto i termowizji, oraz lornetkę lub obserwacyjne urządzenie termowizyjne lub termowizyjne i latarkę. Więc w tym momencie
W tym punkcie mamy informację o tym, że polować nam wolno tylko i wyłącznie w urządzenie optyczne, w którym obraz celu powstaje w świetle naturalnym, oraz kolejny zapis w prawie, który mówi nam, że do wykonywania polowania w nocy na dziki dopuszcza się używanie noktowizyjnych i termowizyjnych celowniczych urządzeń optycznych. Te dwie rzeczy są tutaj co prawda rozdzielone w określonych punktach, ale jasno tłumaczą, kiedy takiej termo- i noktowizji wolno nam używać do polowania. Poza tym, że w nocy polujemy na piżmaki, drapieżniki, dziki, wolno nam także polować na gęsi i kaczki na zlotach i przelotach. Na polowaniach indywidualnych bardzo dobrze spisują się także lunety z większym powiększeniem. Ta na przykład ma 4 do 24 i mogę spokojnie używać jej na polowaniu indywidualnym. Czy mogę na zbiorówce? To zależy. Zależy od tego, jakiego typu jest to polowanie zbiorowe. Ponieważ polowanie zbiorowe może być zarówno polowaniem tak zwanym szwedzkim, czyli polowaniem, na którym zajmujemy stanowiska nad ziemią, na urządzeniach łowieckich typu zwyżki lub ambony. Możemy także polować z ziemi. Wtedy mówimy, że jest to polowanie klasyczne, pędzone, gdzie myśliwi stają na linii i zajmując stanowiska jeden koło drugiego, stoją w tak zwanej linii z flankami z lewej i z prawej strony. W przypadku tego typu polowań tej lunety nie mógłbym używać, dlatego że jej krotność jest większa niż 3. Przy polowaniach zbiorowych, pędzonych z ziemi, możemy polować albo z otwartymi przyrządami typu muszka i szczerbinka, lub też z tak zwanymi lunetami typu biegówki lub kolimatory. Oczywiście możemy polować także i z taką lunetą, gdyby ta luneta miała powiększenie o krotności do 3. Ważne jest, że wtedy luneta musi być ustawioną tą krotność do 3. Nie możemy przekręcić wtedy na polowaniu tego pierścienia wyżej. Musi zostać ta krotność na 3. Prowadzący polowanie w każdym momencie może sprawdzić, czy macie na takiej lunecie ustawioną krotność do 3. Jeśli mamy sytuację, w której znalazłem się ja, będąc na polowaniu zbiorowym, które jest polowaniem mieszanym, bo ze studentami tutaj w Poznaniu, na polowanie, na którym byłem zaproszony, mieliśmy sytuację, gdzie na początku było pędzenie metodą szwedzką, a następnie było to pędzenie z ambon. Wtedy musiałbym zdjąć taką lunetę i w drugiej części polowania polować albo z inną, którą miałbym przestrzelaną, albo też po prostu używając otwartych przyrządów optycznych. Nie wolno by mi było używać tej lunety podczas polowania. Natomiast co nie zmienia faktu, że bardzo dobrze sprawuje się ona podczas polowania indywidualnego. Na takiej zbiorówce bardzo dobrze radzą sobie tak zwane biegówki. Są to lunety o niewielkim powiększeniu, charakteryzujące się szerokim polem widzenia. Bo tak naprawdę chodzi tutaj nam o bezpieczeństwo. Im większe powiększenie, tym to pole widzenia mamy znacznie mniejsze. Dlatego też staramy się ograniczyć to wszystko do jak największego pola widzenia. Pamiętacie, jak pokazywałem wam podczas polowania zbiorowego flankę, gdzie jeden z myśliwych stał po mojej lewej stronie. I teraz prowadząc lunetę, prowadząc broń, stojąc z tą bronią, prowadząc tą broń tak jak mamy zwierzynę, ja muszę wiedzieć, że tam w tamtym miejscu jest człowiek. Dlatego bardzo ważne jest to pole widzenia, żebym ja miał jak najszersze to pole widzenia, żebym widział nie tylko zwierzynę, do której chcę oddać strzał, ale także całość otoczenia. Jest to niezmiernie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa. Tak, dlatego to o to bezpieczeństwo najbardziej nam tutaj chodzi. Na polowaniu zbiorowym nie używamy tego typu rzeczy. W ogóle na polowaniu zbiorowym nie są nam potrzebne ani lornetki, ani tak de facto żadne termowizory czy też noktowizory. Zresztą nie wolno nam ich używać, dlatego że na polowaniu zbiorowym możemy używać tylko lunet o powiększeniu 3, tak jak zresztą mówiliśmy przed chwilą. Natomiast część osób na takie szwedzkie pędzenia czasem zabiera ze sobą lornetkę, żeby mieć troszkę lepszy wgląd w sytuację, którą mamy dookoła. Wszystko oczywiście zależy od człowieka, od jego upodobań. Wolno mu taką lornetkę ze sobą mieć? Dlaczego nie? Regulamin tego nie zabrania. Natomiast na polowaniach pędzonych z ziemi dzieje się zbyt dużo, zbyt szybko, żebyśmy mieli czas wtedy oglądać cokolwiek przez te nasze dodatkowe oczy w postaci lornetki, tak? Więc wtedy przydaje się biegówka, kolimator lub też po prostu na przyrządy otwarte. Z drugim typem polowania jest polowanie zbiorowe. I rozumie się przez to polowanie wykonywane z udziałem co najmniej 2 współdziałających ze sobą myśliwych albo myśliwego i naganiacza, zorganizowane przez dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego, prowadzone przez prowadzącego polowanie. Polowaniem zbiorowym nie jest poszukiwanie postrzałka. Gdy mówimy także o polowaniu zbiorowym z ambon, gdzie rozumie się przez to polowanie zbiorowe, na którym myśliwi zajmują stanowiska wyłącznie na ambonach, umożliwiających oddanie strzału z wysokości co najmniej 2 metrów.
gdzie odległość ta mierzona jest od powierzchni gruntu do podłogi w ambonie i na którym każde pędzenie rozpoczyna się i kończy o czasie wyznaczonym przez prowadzącego polowanie. Zatem zobaczcie, aby móc mieć polowanie zbiorowe, musimy mieć co najmniej dwóch współdzielających ze sobą myśliwych, albo myśliwego i naganiacza, i to polowanie musi być zorganizowane. Zorganizowane przez dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego. A polowaniem zbiorowym z ambon, które jest pewną wariacją tego polowania zbiorowego, mamy także polowanie na zające, które może odbywać się tylko i wyłącznie jako polowanie zbiorowe. Kiedyś, dawniej, polowano na zające także innymi metodami. Mówiono o polowaniu w kotłach, mówiono o polowaniu czeską ławą, mówiono o polowaniu na pomyka, ale w chwili obecnej wolno nam polować zbiorowo i tylko i wyłącznie w taki sposób, że pędzenie odbywa się bez udziału psów. Myśliwi są rozstawieni na linii wzdłuż jednego z boków miotu i na flankach, a naganka jest rozstawiona naprzeciwko tej linii. Na flance zgodnie z prawem nie może znajdować się więcej niż dwóch myśliwych. Zatem nie wolno polować nam już w kotłach w sposób taki, jak było to kiedyś, gdzie myśliwi i naganiacze schodzili się ku sobie, aby następnie naganiacze mogli wejść do takiego kotła, a myśliwi odwracając się strzelali do zający odchodzących. Nie można też polować czeską ławą, kiedy zarówno myśliwi, jak i naganiacze poruszali się do przodu, pchając miot. Wolno nam polować tylko i wyłącznie w ten sposób, że myśliwi stoją na linii, a naganiacze rozstawieni są naprzeciwko tej linii. Tylko i wyłącznie w taki sposób dzisiaj wolno nam na zające polować. Co ciekawe, samo polowanie zbiorowe może być wykonywane z udziałem zarówno naganki, jak i psów, a podczas polowania zbiorowego jego uczestnicy są obowiązani podporządkować się poleceniom prowadzącego polowanie. To właśnie on, prowadzący polowanie, jest tego dnia szefem i to jego poleceń należy się słuchać i podporządkowywać. Nawet jeśli prowadzący polowanie jest zwykłym myśliwym, a w polowaniu bierze udział zarząd, to także zarząd tego koła, czy zaproszeni goście, czy łowczy okręgowy, każdy inny myśliwy, który nie jest tego dnia prowadzącym polowanie, podporządkowuje się na takim polowaniu prowadzącemu. Prowadzący polowanie lub wyznaczony przez niego myśliwy przed rozpoczęciem polowania sporządza listę naganiaczy, psów biorących udział w polowaniu oraz osób towarzyszących. Dokonuje odprawy naganki, informuje o warunkach polowania, w szczególności obowiązkach i sposobie zachowania się podczas polowania. Na polowaniu zbiorowym myśliwy zajmuje stanowisko w miejscu wskazanym mu przez rozprowadzającego, przy czym wolno mu przesunąć się nie więcej niż 3 metry w prawo lub w lewo wzdłuż linii myśliwych. To podejście znacznie inne niż w przypadku polowania indywidualnego, gdzie to sam myśliwy decyduje gdzie i jakie miejsce chce zająć. W czasie zajmowania stanowisk oraz na stanowisku myśliwy jest obowiązany zachować się cicho i spokojnie. Jest to jakby oczywiste, ponieważ w innym przypadku może to polowanie popsuć zarówno sobie, jak i innym uczestnikom polowania. Tak więc staramy się zawsze zachować cicho, spokojnie, aby to polowanie mogło odbywać się tak, jak powinno. Po zajęciu stanowiska myśliwy nawiązuje łączność wzrokową z myśliwymi na sąsiednich stanowiskach i w miarę możliwości potwierdza to widocznym ruchem ręki. I myślę, że widzieliście to chociażby na naszym polowaniu zbiorowym ze studentami, gdzie zajmując miejsce na linii podnosiliśmy rękę, nawiązywaliśmy ten kontakt wzrokowy, potwierdzaliśmy sobie, że się widzimy. To ma znaczenie z bardzo mocnego punktu widzenia bezpieczeństwa na polowaniach. Myśliwy pozostaje na stanowisku aż do sygnału oznamiającego koniec pędzenia, z zastrzeżeniem pewnej sytuacji. Z zastrzeżeniem sytuacji wymagającej niesienia w nagłych wypadkach pomocy innym osobom. Myśliwy, schodząc z takiego stanowiska, powinien w miarę możliwości powiadomić o tym swoich sąsiadów oraz rozładować broń. Rozładować broń z zastrzeżeniem, że zejście ze stanowiska z bronią załadowaną jest dopuszczalne tylko w razie konieczności udzielenia pomocy osobie zaatakowanej przez zwierzynę. Czyli podsumowując, zostajemy na tym stanowisku do momentu sygnału oznamiającego koniec pędzenia. Myśliwy na takim polowaniu zbiorowym jest obowiązany posiadać na wierzchnim okryciu jaskrawe elementy garderoby zapewniające jego dobrą widzialność przez innych uczestników polowania. Czasem są to kamizelki, czasem są to opaski, czasem są to czapki, czasem są to specjalne oznaczenia na kapeluszu, jak chociażby takie, które ja posiadam, ale takie jaskrawe elementy na wierzchnim okryciu muszą się pojawić.
Oczywiście używanie optycznych przyrządów celowniczych, jak już mówiłem wcześniej, na polowaniu zbiorowym jest możliwe pod warunkiem, że luneta ma ustawioną krotność nie większą niż 3. Ograniczenie krotności lunety nie dotyczy polowań zbiorowych za ambon. Tam ta krotność może być oczywiście większa. I co ciekawe, polowanie indywidualne może odbywać się równocześnie z polowaniem zbiorowym w tym samym obwodzie łowieckim, pod warunkiem, że dzierżawca obwodu łowieckiego wyrazi na to pisemną zgodę, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczestników polowania i otoczenia. Pomimo ogromnego rozwoju łowiectwa i zmian, które w tym łowiectwie zachodzą, bardzo często w książkach traficie także na określenia takie jak polowanie z podjazdu. Moim zdaniem jest to część historyczna, która powinna zostać w tej historii łowiectwa, która powinna zostać w tym, jak kiedyś się polowało. Polowanie z podjazdu było polowaniem indywidualnym. Polegało ono na tym, że myśliwy siadał na podwozie, na wozie, gdzie był koń podczepiony do tego woza. Razem z tym wozem poruszali się przez łowisko. W momencie, kiedy zwierzyna zaoczyła taki wóz, było ono dla niej czymś naturalnym. Ponieważ był tam koń, tak, zwierzę, nie powodowało to jakby tutaj jakiegoś poruszenia wśród zwierzyny. Taki myśliwy z tego woza, z tej podwozy zeskakiwał. Zwierzyna dalej widziała tutaj odjeżdżający wóz, skupiała się na nim. Natomiast myśliwy miał czas na oddanie tego strzału. I powiedzcie mi teraz proszę, gdzie znajdę dzisiaj konia, gdzie znajdę dzisiaj wóz i rolnika, który i osobę, która będzie chciała mnie na taką podwozę wziąć, zabrać, przejechać się ze mną przez łowisko, żebym ja miał szansę zobaczyć te zwierzyny. Tak naprawdę nieważne, czy chodzi o kozła, kozę, jelenia, byka, jelenia sarne czy cielaka. To jest historia. Ta historia powinna pojawić się nie w sposobie polowań, a w części tej historycznej, o której możemy wspominać, a nie musimy o niej uczyć na kursach, nie musimy o niej pisać w książkach, chyba że jako ciekawostkę historyczną. Czasem śmiejemy się z kolegami, że taka sytuacja jak polowanie z podjazdu w niektórych przypadkach pozostało, tylko zmienił się podjazd, bo zostaje samochód, gdzie myśliwi jeżdżą w terenie, lustrując, czy gdzieś ta zwierzyna się pojawia, czy tę zwierzynę widać. Tak? Także może w tym kontekście to polowanie nadal jest polowaniem z podjazdu, no aczkolwiek no, ta część już przeminęła. Tak? Tego takiego polowania z podjazdu już nie ma. Niemniej jednak możecie zostać o to zapytani na egzaminie, więc wtedy musicie wiedzieć o tym i pamiętać o tym, że chodziło tutaj o wóz, konia i zwierzynę, która ocząc tego konia dała myśliwemu szansę na to, żeby on z tego wozu zeskoczył i mógł oddać bezpieczny strzał. Na jaką zwierzynę wolno mi polować indywidualnie i na jaką zwierzynę wolno mi polować zbiorowo? To zależy od tego, na co mam upoważnienie do wykonywania polowania, czyli tak zwany odstrzał w przypadku polowania indywidualnego lub też co mamy w planie polowań do pozyskania na polowaniu danym zbiorowym. Zatem dziękuję Wam serdecznie za czas spędzony dzisiaj ze mną. Mam nadzieję, że teraz nie będziemy mieli problemów w odróżnieniu, czym jest polowanie indywidualne od zbiorowego, na jaką zwierzynę w danym momencie wolno nam polować i z jakim urządzeniem. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na te pytania, które pojawiały się w komentarzach, które pisaliście do mnie na Facebooku, wątpliwości, które mieliście z tym, na jaką zwierzynę w danym momencie możemy polować i z jakich urządzeń. No i mam też nadzieję, że pomoże Wam to w Waszym egzaminie, bo staż z pomysłem jest właśnie po to, żeby przeprowadzić Was przez ten staż i żebyście mogli z zupełnie inną wiedzą podejść do egzaminu, podejść do kursu, żebyście byli przygotowani do roli myśliwego. Ja ruszam w łowisko, Wam serdecznie dziękuję, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Daszbur, cześć! Słyszeliście bażanta? Przedrzeźnia mnie. Naprawdę. Cześć, Daszbur. Witam Was serdecznie.